Witam serdecznie, moi drodzy. Zrobimy czytanie pod tytułem Co do Ciebie czuje osoba, o której myślisz? Co zamierza zrobić? Czy chce się odezwać, czy też nie? Jeżeli jest tutaj brak kontaktu, bo często właśnie pytacie mnie o to, czy będzie kontakt, czy ta osoba się odezwie, jakie ma plany, zamiary. No to zobaczymy, jakie są tej osoby zamiary, uczucia i tak naprawdę, co się dzieje w chwili obecnej w jej czy jego życiu. Oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami, także warto sobie przeczytać, dobrać odpowiedni kamień dla siebie, tak żeby Was chronił jak osobisty amulet. Moi drodzy, zapytajmy zatem o Waszą osobę. Pamiętajcie, że w tarocie energie są zamienne. Jeśli słuchają mnie panie, no to będę mówiła na temat aspektu męskiego, natomiast jeżeli panowie, no to aspekt żeński, tak? Także sobie dopasujcie do swojej sytuacji obecnej. Co się dzieje u Waszej osoby w chwili obecnej? Koło fortuny. Tutaj są duże zmiany w życiu, takie radykalne. No, tutaj życie może się wywracać do góry nogami. Ta osoba tak jakby nabiera motywacji do działania. Być może los się do niej teraz uśmiechnął. Czuję, że żyje, czuję, że łapie wiatr w żagle i chciałaby ruszyć w kierunku spełnienia marzeń, czy też chciałby, tak? Jakie są uczucia do Was na chwilę obecną? Księżyc ukrywa uczucia, ukrywa zamiary, tak naprawdę nie robi nic, cieszy się życiem, spełnia swoje marzenia, natomiast jeśli chodzi o Was, no tutaj uczucia są skrywane bardzo mocno. To jest karta księżyca, karta zodiakalnego raka, czasem ryb, ale też to tak jakby pokazuje, że no, gdzieś tam te uczucia są, myśli o Was bardzo ciepło, natomiast no, nie ujawnia się z tym. No i tak naprawdę zobaczmy, co o Was sądzi, jak Was postrzega. Ósemka pentakli. Być może Was obserwuje z ukrycia, może macie konto na Facebooku, na Instagramie, na innych portalach. Przygląda się Wam, ogląda Wasze zdjęcia, obserwuje, zastanawia się, co u Was słychać, czy już poszliście w nową drogę, czy może jeszcze jesteście osobami wolnymi, czy warto byłoby się odezwać, odnowić kontakt. Natomiast no, na razie nie wykonuje żadnych ruchów. Co w takim razie zamierza w Waszą stronę w najbliższym czasie? Ano zamierza się faktycznie odezwać, skomunikować, zaprosić Was na spotkanie, może na jakiś wyjazd, bo to też jest karta wyjazdu. Natomiast planuje sobie w głowie właśnie spotkanie z Wami, zastanawia się, jakby to było, czy Wy jeszcze w ogóle zechcecie się skomunikować, spotkać, czy jesteście na to otwarci, czy też nie, czy może już kogoś macie w swoim życiu, zamknęliście ten rozdział. No tu jest na pewno duża obserwacja z ukrycia, są też ukrywane uczucia, emocje, są plany w stosunku co do Was, natomiast to jest wszystko jeszcze w takim procesie no, planowania, tak? Tutaj jeszcze nie ma realizacji, chociaż karty pokazują, że realizacja może nastąpić bardzo szybko, zwłaszcza, że my teraz w maju już mamy takie cudowne energie, że wszystko się może wywrócić do góry nogami, także spodziewajcie się niespodziewanego, tak? Jak to mówią, oczekuj też nieoczekiwanego. Tutaj wszystko się może wydarzyć, wszystko się może wydarzyć. Co będzie pomiędzy Wami w najbliższym czasie do około 2-3 tygodni? Karta papieża i gwiazdy. No kochani, spełnienie marzeń. Tu będzie kontakt, będzie odzew. Siódemka mieczy, ta osoba bardzo mocno kombinuje, jak to zrobić. Może gdzieś spotkacie się przypadkowo, w cudzysłowie, bo wiadomo, te przypadki to nie są przypadki. Ktoś tu sobie mocno wszystko planuje, jak to zrobić, żeby wpaść po prostu na Was przypadkiem. Natomiast, no kochani, tu będzie spełnienie marzeń. To są takie kolory wszechświata, które ja uwielbiam. Wszechświat ma na Was swój plan. On już wie, że oboje za sobą tęsknicie, że oboje czujecie, że to jest połączenie z poprzedniego wcielenia i ma na Was plan. No i Wasza osoba bardzo mocno kombinuje, jak tu się spotkać, jak tutaj
nie wiem, stworzyć taką sytuację, żeby faktycznie móc się spotkać, porozmawiać, otworzyć, porozmawiać o tych uczuciach, tak, o tym, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego nie było kontaktu. No ewidentnie tutaj widać, że zbliża się bardzo mocno do Was energia właśnie spotkania, energia połączenia. Także czy jesteście gotowi, czy nie, no to do tego spotkania prędzej czy później dojdzie. Nawet jeżeli już nie chcecie tego kontaktu, to może tak być, że po prostu się spotkacie, ale powiecie po prostu nie, dziękuję, tak, nie chcę rozmawiać. Chociaż przeważnie słuchają mnie osoby, które naprawdę pragną tego spotkania, już się doczekać nie mogą. Więc raczej takie osoby, które mają gdzieś no, tę drugą stronę, nie będą słuchały tych czytań, bo już odpuściły i poszły swoją drogą, tak? Natomiast no, czytania zazwyczaj słuchają osoby, które mają tą nadzieję, iskierkę nadziei, że spotkają tę osobę, że będzie komunikacja. Także tutaj faktycznie, kochani, jest na to duży potencjał, duża szansa. No i zobaczmy, czy warto się z tą osobą spotkać, co z tego będzie. Król Pentakli, dziesiątka mieczy. Kończy się trudny czas, kochani. Ta osoba wyjdzie do Was z taką propozycją stabilizacji, z wyznaniem uczuć. Ja tutaj bardzo widzę rybę, raka, wodnika. Co my tu jeszcze mamy? Koziorożca, byka. Ale to mogą być też inne znaki. Natomiast no, te główne, które tu widzę, to mówię o nich. No i generalnie ta osoba chce do Was przyjść z propozycją stabilnego związku, być może kupienia razem domu, zamieszkania razem, stworzenia rodziny. Kończy się trudny czas. Ta osoba miała wcześniej bardzo trudny okres w swoim życiu. Coś domyka, ale uczucia są. Uczucia są ewidentnie na chwilę obecną skrywane, aczkolwiek tutaj one niebawem ujrzą światło dzienne. Doczekacie się, kochani, wyznania tych uczuć, doczekacie się spotkania i połączenia. No i zapytajmy, jaka jest przyszłość tej relacji, czy warto dawać temu szansę? No, powiem tak, Was mocno zabolała sytuacja wcześniejsza, być może ta osoba obiecywała Wam jakiś związek, relacje, że jesteście osobami z przeznaczenia, po czym się wycofała, być może z kimś zaczął spotykać, czy zaczęła. I tutaj wiecie, że wcześniej no, to wszystko były zamki z piasku budowane, tak? Że to nie było szczere, gruszki na wierzbie obiecywane i tyle. Mieliście przeczucie, że to jest manipulant, który się Wami bawi. Ktoś z Was miał opaskę na oczach, czegoś nie dostrzegał, tak? Natomiast ten facet też wygląda mi na takiego asekuranta. On się troszeczkę właśnie asekuruje, bo boi się zaufać. Być może z kimś się wcześniej związał, ale teraz stwierdził, że to nie jest to. Dopiero zobaczył po czasie, jak za Wami tęskni, że ta rozłąka dała mu naprawdę do myślenia. No i chce stabilizacji, kochani. Tu mamy króla, królową pentakli, mamy tarotową parę i jeszcze mamy szóstkę pentakli, tak? Równowagę w dawaniu i braniu. Mamy chęć tworzenia czegoś razem. Wspólny dom, takie ciepło ogniska domowego. On wie, że tylko przy Was czuje taki spokój, stabilizację. On ma dość takiego życia w pędzie, czy też ona. Być może osoba, z którą w chwili obecnej jest, spotyka się, no to jest taka osoba, która wszędzie tylko wszystko wystawne, biegać tu, tam, tego zrobić, załatwić, pokazać się tak, życie na pokaz, a brakuje tej osobie takiego spokoju przy Was. Taki domek, kominek, piesek, spokój, tak? No nie chodzi o to tylko, żeby siedzieć w domu, tak? Wiadomo, można razem podróżować, gdzieś po prostu pojechać, coś załatwić, zrobić, ale żeby to nie było takie, o, już tutaj, 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 wszystko naraz, tak? A z taką osobą pokazuje mi się, że ta osoba się mogła wcześniej związać i teraz mocno tego żałuje. No i tutaj będzie propozycja spotkania, propozycja stworzenia związku, spróbowania jeszcze raz na nowych, solidnych fundamentach. Wy już tak ostrożnie podchodzicie, nie do końca ufacie. Boicie się, że znowu ta osoba odwinie Wam numer, który tutaj wcześniej był. No i jesteście bardzo ostrożni w stosunku do tej osoby, bardzo. Natomiast no, słuchając ten film, wiem, że czekacie, wiem, że chcecie tego kontaktu. I jeżeli faktycznie tak jest, no to faktycznie doczekacie się kontaktu, doczekacie się, tutaj karty pokazują, że będzie spełnienie marzeń, natomiast będzie trzeba też popracować nad tą relacją, tak, bo nic samo nie przychodzi i wiadomo, że każda relacja, żeby była spełniona, szczęśliwa, no to trzeba w nią włożyć bardzo dużo pracy i zrozumienia. No u Was jest bardzo duża chemia, ale też jest odległość, kochani. Wy pomimo tej odległości, pomimo tego, że nie macie teraz kontaktu, nie widzicie się fizycznie,
To jest takie przyciąganie energetyczne. Jesteście połączeni ze sobą poprzez energię. Odczuwacie się wzajemnie. Możecie mieć o sobie sny, takie bardzo realistyczne, bo teraz takie są właśnie w tym czasie. My jesteśmy po tej burzy geomagnetycznej, po rozbłyskach słońca. Dużo się dzieje w energiach. Dużo odczuwamy silniej wszystko niż wcześniej. I możecie faktycznie mieć takie właśnie przeczucia, że coś się dzieje, coś nadchodzi, coś się zbliża dużego, bo tu, kochani, naprawdę się zbliża. Zbliża się, jak to mówią, tornado i będzie się działo, także no, w tej waszej relacji, no tu jest kosmos. Karta wyroczni. Wnioski są na wyciągnięcie ręki. Takie macie, kochani, przesłanie. Także tutaj no faktycznie bardzo ładnie ta relacja wygląda. Widzę, że doczekacie się spotkania. Będzie połączenie, natomiast no też od was zależy faktycznie, czy chcecie dać temu szansę i nad tym pracować, bo pamiętajcie, że najważniejsza w każdym związku jest praca, szczerość i takie właśnie otwarcie na drugą osobę, tak? Zrozumienie. Także wszystkiego dobrego, kochani, trzymam kciuki, pozdrawiam was serdecznie i oczywiście zapraszam do czytań prywatnych.